Anna Zawaka, witam. Przed nami przegląd dnia Silesia Flash. Kolejny dzień przesłuchań w prokuraturze regionalnej w Katowicach w sprawie śmierci ciężarnej 33-latki. Przesłuchiwane były dwie położne, które zajmowały się kobietą w czasie jej pobytu w szpitalu w Nowym Targu. Podhalański Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że kobieta, jak i jej rodzina, zostali objęci odpowiednią opieką. Zmarła w maju 33-letnia Dorota trafiła do szpitala w 5. miesiącu ciąży. Sprawą zajmuje się teraz samodzielny dział do spraw błędów medycznych w katowickiej prokuraturze. Przesłuchania będą kontynuowane. W dalszym ciągu, bo od wczoraj przesłuchiwane są położne z podhalańskiego szpitala, jednak prokurator planuje również takie czynności procesowe na kolejny tydzień. Wiem, że czynności mają się odbyć w poniedziałek i w czwartek. Będą to również położne i pielęgniarki z podhalańskiego szpitala, które miały kontakt z pokrzywdzoną. Śledczy na razie nie otrzymali wyników zarządzonej sekcji zwłok i opinii dotyczącej tkanek przekazanych do badania histopatologicznego. Dyrekcja szpitala w Nowym Targu, która początkowo nie chciała komentować sprawy, wydała oświadczenie. Pacjentka przez cały pobyt była otaczana opieką i troską ze strony pracowników. Była również informowana o stanie zdrowia swoim i dziecka. Rozumiała sytuację jako osoba zawodowo związana ze środowiskiem medycznym. Zadbaliśmy o to, by zarówno ona, jak i rodzina otrzymały wsparcie ze strony psychologa. Zależy nam na tym, żeby sprawę wyjaśnić, o czym mówimy od samego początku. Prosimy też, by nie ferować wyroków przed ostatecznym zbadaniem i wyjaśnieniem przyczyny tej tragedii. W związku ze śmiercią kobiety do Sejmu ponownie powrócił temat aborcji. Lewica złożyła projekt nowelizacji ustawy likwidujący klauzulę sumienia. Ile jeszcze kobiet musi umrzeć? A jeśli ktoś chce się chować za klauzulą sumienia i nie jest w stanie ratować kobiet, to niech zmieni zawód. Klauzula sumienia do kosza! Według posłów i posłanek zmiana przepisów uchroni pacjentki od utraty życia lub zdrowia w imię osobistych przekonań lekarza. Lekarze nadużywają prawa do tego, aby nie podejmować się ratowania życia lub zdrowia, tak jak było w przypadku pani Doroty i bardzo wielu innych kobiet. Podobnie klauzula sumienia ma wpływ również na sytuację generalnie praw reprodukcyjnych kobiet, również związaną z dostępem do tabletek antykoncepcyjnych albo tabletki jeden dzień po. W sumie w Katowicach złoży zeznania kilkanaście osób z personelu szpitala w Nowym Targu. Początkowo śledztwo prowadziła prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Następnie akta przejęła prokuratura krajowa. W poniedziałek podjęta została decyzja o przeniesieniu śledztwa do prokuratury regionalnej w Katowicach. Pacjentów z zawałem serca do Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej trafia całkiem sporo. Kilka dni temu trafiła tu także pani Joanna Gretka i zabieg byłby taki jak wiele innych, gdyby nie to, że pacjentka ma 101 lat. Paweł Jędrusik. Pani Joanna ból poczuła w nocy. Znała go doskonale, bo już 10 lat temu przechodziła zawał serca. Karetkę pogotowia wezwał jej syn. Tu strasznie bolało. Trafiła do Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Bielsku-Białej. Dla lekarzy przeprowadzenie zabiegu ratującego życie było sporym wyzwaniem. Nie ze względu na to, że jest on skomplikowany. Pani przyjechała o 2 w nocy do nas, czyli w środku nocy. Obudził ją ból w klatce piersiowej. Ten ból w klatce piersiowej trwał 2 godziny. Przede wszystkim najtrudniejsze była dla nas podjęcie decyzji, czy w ogóle podejmować się zabiegu u chorej 100-letniej, ponieważ taki zabieg jest wysokiego bądź bardzo wysokiego ryzyka. Kolega wykonujący w środku nocy badanie koronarografii zauważył zamkniętą tętnicę wieńcową, która spowodowała ból i niedokrwienie serca, czyli zawał. Jednocześnie otworzył tą tętnicę sposobem mechanicznym, zabezpieczył to specjalnym implantem, stentem i dzięki temu pacjentka czuje się obecnie po 4 dniach bardzo dobrze. Dziś pani Joanna otrzymała od lekarzy kwiaty i życzenia. Medycy z bielskiego szpitala nie przypominają sobie, aby kiedykolwiek w swojej karierze uratowali ponad 100-letniego pacjenta z zawałem serca. Takie śliczne kwiaty dostałam, śliczne. No i bardzo się cieszę. Jeszcze dziś pani Joanna zostanie wypisana do domu.
Samorządowcy alarmują, że sytuacja miast i gmin jest coraz gorsza. Dochody własne samorządów są niższe, coraz częściej gminy muszą liczyć na dotacje, a to najprostsza recepta na deficyt. W oświacie dziura finansowa jest coraz głębsza, a długi coraz większe. Pieniądze są bardzo ważne, ale nie chodzi tylko o nie. Szczegóły Karolina Komada. W skali kraju samorząd stracił blisko 80 miliardów złotych. Gigantyczny chaos, niestabilność i niepewność. Tak opisują sytuację finansową samorządy w województwie śląskim. Wszystko przez rządowe zmiany podatkowe i wprowadzenie nowego Polskiego Ładu. Jasno widać, że niestety trend wzrostu dochodu własnego gmin został przecięty. I tak naprawdę od roku 2022 stajemy się bardziej klientami strony rządowej, ponieważ nasza silna podstawa dochodu z PIT-u i CIT-u została niestety obcięta. Łatanie dziur to teraz w budżetach samorządów codzienność. Miasta nie mają środków na remonty dróg, komunikacje, usługi komunalne, a zwłaszcza oświatę. Związek Gmin i Powiatów proponuje zmiany. Jedną z nich jest objęcie przedszkoli subwencją oświatową, aby zminimalizować koszta. Chodzi o dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie. No i jak patrzymy na to, to głównie ciężar utrzymania przedszkoli to są wydatki po stronie samorządu. No a w tej chwili mamy 4 roczniki. No i tutaj też te środki, które są zaplanowane w ramach subwencji na utrzymanie i funkcjonowanie szkół publicznych, również są niewystarczające i z roku na rok tych środków dokładamy coraz więcej. Podobna sytuacja jest również w szpitalach powiatowych, często wynikająca ze złego wyliczenia kosztów podstawowych świadczeń. Z taką sytuacją zderzył się szpital powiatowy w Pszczynie, który od tego roku należy do sieci szpitali. Przekazany ryczałt jest o 1 000 000 zł mniejszy niż powinien. Mamy zajęte wszystkie łóżka, mamy pełną obsadę kadrową na wszystkich oddziałach, we wszystkich zakresach, jakie realizuje nasz szpital. No i niemożliwe jest, żebyśmy nie mieli za co płacić podstawowych rachunków, czy też na przykład składek ZUS-u. Niepłacenie składek ZUS-u z kolei skutkuje tym, że ZUS upomina się o te środki i mówi o zajęciu kont. No więc jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, no to szpital przestanie funkcjonować, a tak być nie może. Samorządy apelują o zmiany. Brak wystarczających środków finansowych spowoduje problemy z realizacją wskazanych przez rząd zadań. To jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w regionie. Na lotnisko w Pyrzowicach mamy dostać się szybciej i bezpieczniej. Dzisiaj do ruchu został oddany odcinek drogi wojewódzkiej 913. Inwestycja ma ścisły związek z odbudowywaną linią kolejową między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. W piątek oddano do użytku nowe rondo i drogę do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice. To rozwiązanie znacznie ułatwi dojazd i pasażerów, towarów do lotniska w Pyrzowicach. Szanowni Państwo, ten układ komunikacyjny jest jedną z wielu inwestycji, które w tej chwili spółka GTL, zarządzająca lotniskiem w Pyrzowicach, realizuje. Prace obejmowały zmianę przebiegu drogi oraz budowę dwóch nowych jezdni pod torami kolejowymi. Przed modernizacją droga posiadała jedną jezdnię, a przejazd przez tory kolejowe odbywał się na poziomie szyn. Tutaj generalnie mamy cały teren wokół lotniska mocno nawodniony. W związku z tym zdawaliśmy sobie sprawę z tego, przystępując do projektowania. Początkowo była koncepcja, że będzie wiadukt nad torami, no ale ostatecznie podjęliśmy decyzję, że lepszym rozwiązaniem będzie przejazd pod to, jak to zostało w tej chwili wykonane. Aby zabezpieczyć drogę przed wodą, zbudowane zostały też przepompownie i pompy awaryjne. Powstała też droga rowerowa, przejście dla pieszych i oświetlenie. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie. Mieliśmy na to środki. Oczywiście chcemy ten trend utrzymać, że te wydatki majątkowe, one mają być kluczowe. Budżet województwa rośnie i też staramy się utrzymać te wydatki w modernizację, w budowę dróg. Oczywiście łatwiejsze są budowy niż modernizacje. Wartość tej inwestycji to ponad 16 milionów złotych. Chopinowi Duda Gracz. Od dziś w Muzeum Śląskim w Katowicach można oglądać nową wystawę czasową prac wybitnego malarza Jerzego Dudy Gracza. Składa się na nią około 100 dzieł. Wśród nich są obrazy olejne, akwarele, ale i sztandary. Paweł Jędrusik.
Choć sam nie lubił, gdy określano go mianem artysty, to dziś jest uważany za jednego z najważniejszych polskich malarzy. Wystawa prac Jerzego Dudy Gracza jest poświęcona twórczości innego wybitnego Polaka, Fryderyka Chopina. Kuratorką wystawy jest córka malarza, Agata Duda Gracz. W Chopinie była tęsknota i w tacie była tęsknota. Za czasem, który minął, nie tym politycznym, ale chyba tym samoświadomościowym. Za momentem, kiedy jeszcze wierzył, że wszystko jest możliwe, że się da. Kiedy był tak pełen złudzeń. Mój tato był specyficznym rodzajem Piotrusia Pana. Na swój emocjonalny sposób, co mówił, nigdy nie dorosłem. To jest jedna, chyba właściwie największa wystawa, którą w tym roku realizuje Muzeum Śląskie w Katowicach. I mam nadzieję, a właściwie jestem przekonana, że ta wystawa będzie ważnym punktem na mapie kulturalnej nie tylko Katowic, Śląska, ale myślę, że i całego kraju. Wystawa potrwa do marca przyszłego roku. W planach 1000 aut i 70 tysięcy chętnych, żeby je zobaczyć. American Cars Mania po raz pierwszy w Katowicach. Międzynarodowy zlot rozpoczął się dzisiaj na Muchowcu. To już 10. jubileuszowa edycja największej amerykańskiej imprezy motoryzacyjnej, ale po raz pierwszy w stolicy naszego regionu. Karolina Komada. Dla fanów amerykańskiej motoryzacji to trzydniowy raj. SUV-y, Mustangi, Chevrolety i inne kultowe pojazdy w jednym miejscu. Dla wielu źródło pasji i jej początki to pierwsze kolekcje uzbieranych lata temu resoraków. Ale jak były właśnie później czarno-białe telewizory, zobaczyłem pierwszego Chevroleta Caprice'a, no i się w nim zakochałem. Miałem później takiego Caprice'a, kupiłem sobie go za granicą w Szwajcarii, bo mieszkałem w Szwajcarii, ale impreza powstała tak, że poznałem kilka osób, które miały takie samochody. Poznaliśmy tą pasję, poczuliśmy, że mamy tą wspólną pasję. I kiedyś na jednej z imprez w Polsce powiedziałem, ja zrobię największą w Polsce imprezę amerykańską. Podczas tej, jak przystało na amerykańskie standardy, ogromnej imprezy, na fanów motoryzacji czeka wiele atrakcji. Zaczynając od koncertów po wyścig na ćwierć mili i coś ekstra. Szczególną uwagę należy poświęcić w tym roku na strefę samochodów policyjnych. Blisko 50 radiowozów z różnych hrabstw, z różnych stanów. Do tego koledzy przebrani w stroje policjantów właśnie odpowiednio do danego, że powiem, hrabstwa czy też regionu będą przy tych radiowozach. Także zalecam oglądnąć strefę radiowozów. Dodatkowo mamy też, zaprosiliśmy Wojsko Polskie. Mamy czołg Leopard, wyrzutnia rakiet Langusta, Rosomaki, Hammera. Gdy mówimy o strefie policyjnej, to nie może zabraknąć oficerów prosto ze Stanów Zjednoczonych. Będziemy robili pokazy zatrzymań radiowozów, tak jak to robią gliniarze w Ameryce. Będziemy doradzać, jak się zachować podczas tego zatrzymania. Będzie też wywiad na głównej scenie, tutaj na zlocie, w którym opowiem o życiu i pracy policjanta, szeryfa w USA. Podczas wydarzenia będzie można spotkać kolekcjonerów samochodów, ale nie tylko. Kolekcjonuję policyjne czapki, mam ich około 400, w tym 25 kompletnych mundurów, odznak i naszywek około 3000. Zawsze lubiłem właśnie amerykańskie samochody, od wielu lat. No, mam rzecznik 85 jestem, więc to jest auto trochę może trochę młodsze ode mnie, ale to było auto z dzieciństwa w zasadzie, z plakatów. Dlatego kupiłem 3 lata temu, jeżdżę, fajne auto, bardzo, bardzo lubię nim jeździć. Będzie też coś dla pań, które bardziej niż auta kochają modę z lat 60. Konkurs Miss Pin-Up Girl, a dla dzieci animacje i zabawy. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.